Do oglądania zaprasza Tauron, sponsor programu i sprzedawca prądu oraz gazu z zestawem czujników i centralką. Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Nazywam się Stanisław Koczot. Naszym gościem jest pan Maciej Jędrzejak, doktor nauk ekonomicznych, przewodniczący Komitetu Fintech przy Polsko-Izraelskiej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Będziemy rozmawiali oczywiście o fintechach, czyli o innowacyjnych firmach działających w sektorze finansowym. O fintechach już mówimy od wielu lat. Zjawisko jest mniej więcej znane. Najpierw towarzyszył im klimat tajemniczości, potem zaczęto mówić o nich jako o firmach mogących nawet zastąpić tradycyjne banki, czyli jako pewnego rodzaju zagrożeniu, które może przeciwstawić się tradycyjnemu systemowi finansowemu. Teraz coraz częściej mówi się o fintechach jako o elemencie uzupełniającym działalność tradycyjnych banków. Jak jest naprawdę z fintechami? Czy to one ewoluują, czy to raczej rynek sprowadza zjawisko fintech na ziemię, jak pan sądzi? Ja myślę, że działa to trochę w dwie strony. Z jednej strony banki rzeczywiście zaadoptowały w pewien sposób zjawisko fintechu i starają się wziąć od fintechu to, co najlepsze. Z drugiej strony to młode pokolenie firm, które starały się znaleźć dla siebie niszę, częściowo ją znalazły, część z nich oczywiście upadła, część będzie jeszcze upadała. To jest taki naturalny proces w tym biznesie i można powiedzieć, że to zjawisko się trochę po prostu ucywilizowało. Ja dam przykład z rynku akurat izraelskiego, ale to tylko dlatego, że tam dosyć dokładnie takie badania są prowadzone. Na przestrzeni 5 lat, od 2011 do 2016 roku, tam przebadano 4,5 tysiąca fintechów. Już 37% z tych firm, które zostały zaliczone do fintechu, które powstały, miały swój produkt, już zdążyło upaść. To pokazuje, że z jednej strony rzeczywiście rynek w naturalny sposób eliminuje słabszych i tych, którzy są może mniej kreatywni, mniej przedsiębiorczy, nie dają wartości dodanej dla gospodarki. Z drugiej strony, no, pamiętajmy o tym, że te pozostałe 63% funkcjonuje i ma się dobrze. No i to i tak jest niezły wynik, bo jeżeli chodzi o działalność w ogóle innowacyjną, no to jeżeli na przykład fundusze Venture Capital wchodzą w działalność innowacyjną, no to zwykle jest tak, że mniej więcej co druga firma zostaje na rynku, a reszta to upada. Także jeżeli chodzi o te wyniki tych badań, pokazują, że jednak ten fintech się trzyma całkiem nieźle. Tak, no ale pamiętajmy, że tutaj to dotyczy firm, które już w pewien sposób przeszły przez to sito właśnie chociażby funduszy Venture Capital, więc jakby te wnioski, że ta branża jest aż tak mocna, bym powiedział, że chodzi o przetrwanie, mogą być trochę mylne. Natomiast pewne jest, że pewne elementy fintechu są po prostu potrzebne gospodarce, są potrzebne rynkowi finansowemu i te rozwiązania po prostu się przyjmują. No właśnie, czyli po prostu rynek znajduje, one znajdują swoje miejsce na rynku, rynek akceptuje te rozwiązania i one wpasowują się w pewien system. Dokładnie, który akurat potrzebuje pewnych rozwiązań. Ale jak pan sądzi, czy są jakieś obszary szczególnie chętnie eksploatowane przez fintechy w Azji, w Europie, w Izraelu, w Polsce? Rzeczywiście są takie branże na rynku finansowym, które są szczególnie wdzięczne dla tych nowo powstających spółek. Często to jest kwestia potrzeb kapitałowych, bo wiadomo, że tego typu spółka ma dużo niższe możliwości kapitałowe niż instytucja tradycyjna osadzona na rynku od często kilkuset lat. I taką doskonałą branżą są chociażby wszystkie rozwiązania oferowane z dziedziny tak zwanych płatności, paymentów, settlementu transakcji. Wiadomo, że w
takim wypadku jakby potrzeby kapitałowe są dużo niższe. Dużo wyższe potrzeby kapitałowe będą potrzebne przy chociażby fintechach opartych o udzielanie szeroko pojętych pożyczek. Tak? Tutaj już ta baza kapitałowa jest bardziej potrzebna. I na przykład te dwie branże, o których powiedziałem, czy tam te dwa trendy są bardzo jakby dobrze rozwijają się w Polsce. Z kolei na przykład, jeżeli spojrzymy na rynek izraelski, będziemy widzieli jakby bardzo mocną odnogę związaną z tak zwanym cyber security. To jest taki absolutny przebój izraelskich fintechów i zresztą bezpieczeństwo w sieci, tak, bezpieczeństwo w sieci cyfrowe, jest bardzo cyfrowe. Wdzięcznym tematem w ogóle, więc to oczywiście nie dotyczy tylko Izraela. W Polsce również te firmy doskonale jakby są w stanie zaadaptować swoje produkty i sprzedać je polskim odbiorcom, czy to instytucjom finansowym, czy odbiorcom końcowym. My też oczywiście jako Polska nie pozostajemy tutaj jakoś z tyłu i polskie firmy również w tym wyścigu uczestniczą. Natomiast no, powiem tak, jest wiele bardzo interesujących polskich pomysłów, które w tej chwili nawet startują i mają właśnie dzięki chociażby globalizacji gospodarki, dzięki internetowi szansę zaistnienia od razu na rynku przynajmniej europejskim, a w niektórych wypadkach i globalnym. Na początku wydawało się, że rzeczywiście sektor fintech to będzie coś takiego, co w ogóle może zastąpić banki. Teraz bardziej widzimy, że fintech wchodzi w pewne obszary, które są no stosunkowo proste. Płatności to jest ten obszar, który, znaczy może nie jest najprostszy, ale do opanowania przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków. Czyli ten etap, o którym mówiliśmy na początku, czyli zjawisko fintech jako zjawisko, które może zastąpić banki tradycyjne, chyba już należy do przeszłości, jak pan sądzi? Ja myślę, że nie. Pamiętajmy, że te instytucje płatnicze, które powstają, cały czas myślę o kilku polskich projektach, które w tej chwili już pojawiły się na rynku. To są instytucje, wokół których bardzo łatwo udziałowcom czy funduszom, które inwestują w te firmy, będzie rozwinąć później do instytucji mobilnej, do mobilnego banku, do instytucji, która będzie oferowała już bardzo szeroki zakres usług. Więc to jest jeden aspekt. Poza tym pamiętajmy też, że cała gospodarka, no, ta nowoczesna i zjawiska związane z fintechem, one już znacznie wyszły poza sferę instytucji finansowych. Są takie hasła, wytrychy jak blockchain i kryptowaluty, które również łączy się oczywiście z fintechem. Pamiętajmy, że jakby niezależnie od problemów tej branży, które no, ja myślę, że z czasem zostaną po prostu rozwiązane zarówno przez regulatorów, polityków i tutaj jakby ja jestem dobrej myśli. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że tak jak internet zrewolucjonizował naszą gospodarkę, tak samo technologia blockchain jest w stanie zrewolucjonizować nas i pchnąć nas krok dalej. Ja tutaj myślę o zastosowaniu już blockchainu konkretnie w chociażby rozwiązaniach związanych z rejestrowaniem spółek, czyli sprawami nie do końca jakby bezpośrednio związanymi z instytucją finansową, a już właśnie z obsługą prawną, porządkiem prawnym w kraju, administracją. I to są jakby rozwiązania, które przy zaangażowaniu no, najpierw polityków, później odpowiednich organów państwa, mogą doprowadzić do no, bardzo istotnego i takiego rewolucyjnego kroku do przodu. My mamy takie przykłady, jeżeli spojrzymy na naszych może nie bezpośrednich sąsiadów, ale myślę tutaj cały czas o tym takim już popularnym medialnie przykładzie Estonii, gdzie oczywiście no, nie poprzez blockchain, ale poprzez zastosowanie internetu i zastosowanie online'owych rozwiązań w administracji ten kraj bardzo sprawnie przybliżył sobie dużą grupę inwestorów. Ale spójrzmy nawet w kierunku Stanów Zjednoczonych. Mamy miejsca, które do tej pory słynęły z tego tylko, że rejestrowano tam spółki w celach chociażby optymalizacji podatkowej. Dziś, ja myślę tu na przykład o Delaware, gdzie tak naprawdę rejestr spółek już jest prowadzony za pomocą blockchaina, co powoduje,
że to rozwiązanie, które tam było oferowane, może być w drastyczny sposób zmultiplikowane i jakby zautomatyzowane i jeszcze może zwiększyć swój zasięg od strony administracyjnej. Więc tak jakby fintech to nie jest tylko zjawisko, które dotyczy tych kilkunastu tradycyjnych banków, które mają z nimi kłopot. To tak naprawdę jest zjawisko, które gospodarka może wykorzystać jakby w całości i na tym bardzo, bardzo skorzystać. No właśnie, bo fintech to właściwie no, są pewne obszary, jeżeli chodzi o blockchain, są pewne obszary jakby z natury rzeczy bardzo atrakcyjne dla blockchain. Na przykład pan wspomniał tutaj o spółkach czy rejestracji spółek, ale tak samo system notarialny, to już się zaczyna dziać, prawda? Tak, tak, dokładnie. Więc jakby mówiąc o blockchainie, to pierwsze skojarzenie jest związane z kryptowalutami, ale to jest znacznie szersze jakby pojęcie i zastosowanie. A wracając na przykład do kryptowalut i fintechów, tutaj też jakby można zaobserwować bardzo ciekawe trendy, gdzie polskie firmy tak naprawdę osiągnęły bardzo istotne znaczenie na tym rynku z poziomu lokalnego. To jest też potencjał. Więc to jest też potencjał. To jest też potencjał, to jest szansa dla regulatora, że w momencie, kiedy odpowiednio poprowadzi się takie spółki i da się ramy prawne do działania, to może się okazać, że możemy stać się taką kolejnym miejscem na globie, gdzie rzeczywiście te nowoczesne technologie będą nie tylko wspierane, ale one będą rozwijały nasz kraj. Bo wydaje się właśnie, że klimat dla fintechów jest pozytywny i to taki ten klimat jest organizowany pozytywnie od strony zarówno prawnej, jak i rynkowej, no prawnej chociażby na poziomie Brukseli, prawda? Dyrektywa PSD2 jest prawie wręcz przygotowywana dla fintechów, a tak, w opozycji nawet. Trochę nakaz zastosowania fintechu oczywiście, bo no właśnie. W opozycji do tradycyjnych banków, więc tak. Tutaj ten klimat jest sprzyjający, ale z drugiej strony w niektórych krajach te fintechy rozwijają się dobrze, w innych gorzej. Czy to jest kwestia kulturowa, czyli bardziej takiego większego otwarcia społeczeństwa i systemu na nowości, czy jest to pewien trend rynkowy, czyli większe otwarcie na mobilność, na nowe rozwiązania? Jak pan to widzi, to jest kwestia tylko prawna? A może brakuje jeszcze czegoś, może jeszcze potrzebne są fundusze, kadry, żeby system w pełni zadziałał i ten fintech mógł iść do przodu, no, na wszystkich frontach. Ja pozwolę sobie na odpowiedź z punktu widzenia Polski, bo rzeczywiście jest wiele elementów, które można zaobserwować w tych krajach, w których jest generalnie nowa technologia dobrze wykorzystywana. To są pewne cechy związane z otwartością, z ciągłym, to już takim historycznym, walczeniem o przetrwanie. I jeżeli spojrzymy na polską historię i polski sposób myślenia, sposób zachowania się w ekonomii polskich przedsiębiorców, my rzeczywiście spełniamy wszystkie cechy, które są potrzebne do tego, żeby osiągnąć jakby w tym zakresie sukces. Mamy oprócz tego to doskonałe know-how w postaci polskiego świata naukowego, polskich informatyków, programistów, którzy naprawdę potrafią doskonale konkurować z swoimi kolegami spoza Polski. Więc to, czego nam tak naprawdę, wydaje mi się, w tej chwili brakuje, to nie jest jeden konkretny klocek, który by trzeba było dołożyć, magiczny. To jest raczej współpraca tych wszystkich elementów razem. To są pewne ramy, które na papierze i oczywiście w deklaracjach są dawane i słyszymy to zarówno z ust osób rządzących i ekipy rządzącej w kraju. Natomiast to, czego tak naprawdę brak, to taka rzeczywista współpraca między na przykład uczelniami a biznesem. To się rodzi. To nie jest tak, że tego nie ma. Są doskonałe inicjatywy zarówno na kilku uczelniach, z którymi ja współpracuję, na przykład myślę o Koźmińskim, jeżeli chodzi o uczelnie prywatne, czy o SGH, jeżeli chodzi o
o publiczne. Natomiast tego po prostu jest ciągle mało. To jest jakby tego modelu, który widać na przykład w Stanach Zjednoczonych, no, gdzie jest już bardzo, bardzo ustrukturyzowana współpraca między no, chociażby Uniwersytetem Stanford a Doliną Krzemową, czy dokładnie, można powiedzieć, przekalkowane rozwiązania, które możemy zaobserwować w Tel Awiwie. No, idealnie by było, gdyby to samo można było powiedzieć teraz o takim na przykład centrum, które tworzy się trochę na wybrzeżu, bo jest kilka firm w okolicy Gdyni, które się specjalizują w tych nowoczesnych technologiach, i na przykład, żeby Warszawa też była takim drugim ogniskiem. Także trzeba obserwować i czekać. No, jest kilka miejsc, w których rzeczywiście na świecie i w Europie, które wspierają sektor fintech dosyć mocno. To jest Azja, to jest Europa, to jest Londyn, Wielka Brytania, również Niemcy. Również ze strony banków polskich chyba jest takie otwarcie na fintech. One jednak szukają czegoś dla siebie. To znaczy, banki trochę mają kłopot, bo z jednej strony rzeczywiście adaptując te nowe technologie i rozwiązania, one się otworzyły. Szczególnie niektóre banki tutaj przodują w tym, ale ponieważ to są duże instytucje, no to te mniejsze też próbują jakby nadgonić i nie zostać w tyle. No, mamy z drugiej strony często problem jakby niezrozumienia pewnych problemów po stronie legislacyjnej. Ja cały czas tutaj wracał na przykład do kwestii kryptowalut i jakby potraktowania niektórych uczestników tego rynku przez regulatora, gdzie zamiast wesprzeć i tak naprawdę ucywilizować ten rynek i doprowadzić do tego, żeby żadne niewłaściwe procesy czy wręcz przestępcze jakieś rozwiązania nie były tam stosowane, no, doprowadzamy do tego, że w zasadzie ta branża jest jakby skazywana na wyprowadzanie się poza Polskę. To jest po prostu takie wylewanie dziecka z kąpielą, kompletnie niepotrzebne, bo tu jakby myślę, że wystarczy pracować z branżą i ustalić jasne ramy prawne, tak żeby to wszystko działało bezpiecznie dla podatnika i uczestnika rynku finansowego. Miejmy nadzieję, że sprawy się rozwiążą. Rynek jest bardzo dynamiczny, szybko się zmienia, zmieniają się również firmy fintech. Dziękuję bardzo za wizytę w wywiadzie gospodarczym. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Maciej Jędrzejak, przewodniczący Komitetu Fintech przy Polsko-Izraelskiej Izbie Gospodarczej. Do oglądania zaprosił Tauron, sponsor programu i sprzedawca prądu oraz gazu z zestawem czujników i centralką.